Rynek transportowy, tak, rozwija się bardzo dynamicznie. Do 2050 roku prognozuje się, że ma zwiększyć się dwukrotnie. Widzimy to również w Polsce. Jeszcze do czasów wejścia Polski do Unii Europejskiej szacowano ilość firm transportowych na około 5-6 tysięcy. Teraz jest ich 30 tysięcy. To pokazuje olbrzymi potencjał tego rynku. Niestety, ponad 80% polskich firm transportowych boryka się z problemami codziennymi podczas wykonywania zawodu przewoźnika. Dwa największe z nich to po pierwsze niedobór kierowców, to jest bardzo duży problem. Drugi niezwykle ważny element to niestabilność prawna w Unii Europejskiej i w Polsce. Tu za przykład może posłużyć wynagrodzenie minimalne, które kolejne kraje wprowadzają, a których obowiązywanie dotyczy również polskich kierowców tam jeżdżących. To jest bardzo duży problem dla firm transportowych. Drugim elementem, na który chciałem zwrócić uwagę, to niepewność co do zasad wypłacania ryczałtów noclegowych. Wyroki sądów niekiedy odmienne, niestabilność otoczenia prawnego powoduje wielki niepokój wśród przewoźników, ponieważ te ryczałty noclegowe stanowią duży udział w ogólnym wynagrodzeniu kierowcy. Na szczęście ponad 13 tysięcy przewoźników, które są obsługiwane przez markę Viaon, ma dostęp do ekspertów, którzy na co dzień pomagają im przezwyciężyć te problemy i zrozumieć zawiłości prawne, które dotyczą zarówno wynagrodzenia minimalnego w Europie, czasu pracy kierowców w Polsce, jak i oczywiście warunków i zasad wypłacenia należności za podróże służbowe.